wściekły i agresywny Ronaldo po meczu Al Nassr. Raków przegrywa z FC Kopenhagą po samobuju. Minimalny spalony nie dał remisu. Kamil Grabara pewny siebie przed rewanżem. Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Bereszyński wraca do Serie A. Kontuzja nowego nabytku Manchesteru United. Lewandowski odebrał w Niemczech prestiżową nagrodę. Thomas Müller mu zaśpiewał. Carlos Tevez wraca do piłki. Kochani, pozwolę sobie przypomnieć, że mamy klub Football Team Game, podkreślę, na serwerze europejskim. Pochwalę się, że w nowym sezonie jesteśmy na drugim miejscu w tabeli ligowej z kompletem punktów. Dla tych, którzy nie wiedzą, Football Team to gra w trybie menedżera piłkarskiego w przeglądarce i za darmo. Tworzysz swojego piłkarza, trenujesz go, zdobywasz przedmioty, ulepszasz je i walczysz w rozgrywkach z ludźmi na całym świecie. No i tak jak już mówiłem, mamy tutaj swój klub, który ostatnio naprawdę wzmocnił się mocnymi zawodnikami. Spectra Phantom, Mac, Sean Lover, Jasionek, Polsoni, Dworf, March, Damino, Mnich, Polmorfi, Striker, KPZ, Mateusz, Jerba, Michu, Popsuty, FCR7 i Kero. Pozdrawiam całą ekipę. Czekamy na Ciebie. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, twórz konto w Football Team, koniecznie na serwerze europejskim, bo tam gramy. Rejestrując się z mojego linku, dostaniesz dodatkowych 2000 punktów energii na start, która konieczna jest przy trenowaniu postaci. Wbijaj wysoki poziom i jeżeli będziesz czuć się na siłach, pisz do nas, a być może zostaniesz naszym nowym piłkarzem. Tak jak ostatnio, w opisie podrzucam Wam kody do gry, które możecie wykorzystać wchodząc w zakładkę sklep, a następnie klikacie kody i tutaj właśnie go sobie wpisujecie. Pokażę Wam też ciekawe paczki. Są to paczki kart, które otwieramy bez kluczy i otrzymujemy 5 właśnie takich kart. Zbieramy kolekcje, które potem możemy wymieniać na nagrody. Jeżeli brakuje nam jakiejś karty do kolekcji, zawsze możemy ją kupić za punkty sławy, sprzedając wcześniej te niepotrzebne. Naprawdę ciekawa opcja, ale ciekawe są też dzisiejsze newsy, więc czas do nich przejść. Miłego oglądania! Za nami pierwsze mecze czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa na stadionie w Sosnowcu podejmował mistrza Danii, FC Kopenhagę. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 0-1 po samobójczym trafieniu Rakowicana. Gospodarzom udało się strzelić gola za sprawą Papa Nikolału, ale po minimalnym spalonym. Przed mistrzem Polski szalenie trudne wyzwanie przed rewanżem, ale już nie takie cuda piłkarski świat widział. Pewny awansu jest Kamil Grabara, który nie krył swojej opinii przed kamerami TVP Sport. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie przejdziemy Rakowa. Cristiano Ronaldo był niezwykle sfrustrowany ostatnim meczem w barwach Al Nassr. Drużyna Portugalczyka w ramach eliminacji do Azjatyckiej Ligi Mistrzów zmierzyła się z Al Ahli Dubaj. Ostatecznie drużyna z Arabii Saudyjskiej wygrała 4-2, ale kosztowało to bardzo wiele samego CR7. Ronaldo domagał się dwóch karnych. Najpierw za zagranie ręką po jego strzale, a potem po faulu na nim. Gwizdek arbitra jednak w tych sytuacjach milczał. Podczas schodzenia na przerwę Cristiano najpierw krzyczał coś w kierunku sędziów, a potem odepchnął osobę, która prawdopodobnie robiła sobie zdjęcie. Czas pokaże, czy piłkarz zostanie za to w jakiś sposób ukarany. Sprawdźmy, co ciekawego działo się ostatnio na transferowym rynku. Kilka ciekawych ruchów dokonały polskie kluby. Pogoń Szczecin poinformowała o transferze byłego reprezentanta Norwegii, Fredrika Ulvestada. 31-latek występuje na pozycji środkowego obrońcy. Piłkarz dołączył do portowców na zasadzie wolnego transferu. Podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku. Defensywę wzmocniła także Legia Warszawa. Wicemistrzowie Polski poinformowali o transferze Steve'a Kapładiego z Wisły Płock. Obrońca z nowym zespołem związał się 3-letnim kontraktem. Polski klub do końca rywalizował o Francuza z włoską Wenecją. Legia miała przebić ofertę Włochów wynoszącą 500 tysięcy euro. Bartosz Bereszyński w sezonie 2023-2024 będzie występował na poziomie Serie A. Reprezentant Polski po zakończonym wypożyczeniu do Napoli wrócił do drugoligowej Sampdorii. Tam jednak długo nie pozostał, ponieważ został wypożyczony do końca sezonu do Empoli z opcją wykupu. W końcu wyjaśniła się przyszłość Bernardo Silvy. Teraz już wiemy, że Bernardo nigdzie się nie wybiera. Piłkarz przedłużył kontrakt z The Citizens do czerwca 2026 roku. Z Manchesterem City pożegnał się za to inny piłkarz. Jest nim Emerick Laporte. Reprezentant Hiszpanii w mediach społecznościowych zamieścił filmik, na którym dziękuje klubowi za lata współpracy. Obrońca do Anglii trafił w styczniu 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że lada moment Laporte zostanie zawodnikiem saudyjskiego Al Nassr. Według Santiago Auny Emerick podpisał już 3-letni kontrakt. Manchester United w najbliższym czasie będzie musiał sobie radzić bez swojego nowego nabytku. Mowa o Masonie Mouncie, który do drużyny Czerwonych Diabłów dołączył tego lata z Chelsea. Początek Anglika w nowym sezonie nie jest najlepszy. Częściej zawodzi niż zachwyca. Na domiar złego 24-latek złapał kontuzję. Według informacji The Athletic, Mount ma pauzować do zakończenia wrześniowej przerwy reprezentacyjnej. Tym samym mają go ominąć ligowe potyczki z Nottingham Forest oraz Arsenalem.
United to nie jedyna drużyna z Manchesteru, która będzie musiała sobie radzić bez ważnej postaci. Pep Guardiola nie będzie w stanie prowadzić Manchesteru City w najbliższych meczach. Dlaczego? Klub poinformował o przeprowadzeniu operacji w Barcelonie z powodu silnego bólu pleców. Zabieg zakończył się sukcesem, a sam Pep rehabilitację będzie przechodził w Hiszpanii. Trener do pracy ma wrócić w trakcie najbliższej przerwy reprezentacyjnej. Ominął go ligowe mecze z Sheffield United oraz Fulham. Były współpracownik Czesława Michniewicza trafił do drużyny Premier League. Kamil Potrykus, który przez wiele lat współpracował z byłym selekcjonerem, podpisał kontrakt z Newcastle United. Będzie tam pracował w dziale rekrutacji zawodników. Potrykus miał już się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii, gdzie podejmie jedno z najciekawszych wyzwań w karierze. Prestiżowe wyróżnienie w Niemczech otrzymał Robert Lewandowski. Z tej okazji zaśpiewał mu Thomas Müller. Napastnik FC Barcelony na gali Sport Bild otrzymał tytuł bohatera 60-lecia Bundesligi, co jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem. Podobne otrzymali m.in. Karl-Heinz Rummenigge czy Thomas Müller. Ten drugi w trakcie uroczystości postanowił zaśpiewać Lewandowskiemu Happy Birthday. Happy birthday to you. Gala odbyła się dokładnie w dniu 35. urodzin Roberta. Po chwili do Niemca dołączyła cała sala. Widać, że dla Polaka był to bardzo miły gest. Z okazji uroczystego spotkania Rummenigge wspomniał moment podpisania kontraktu z Bayernem przez Lewandowskiego. Polak na zasadzie wolnego transferu przeniósł się z Dortmundu do Monachium. Umowa między piłkarzem a klubem została podpisana na początku 2014 roku. Rummenigge wspomniał, że Lewandowski był jedynym piłkarzem, który przeczytał swoją całą 35-stronicową umowę. Siedział 3 godziny, wszystko dokładnie przeczytał, a później podpisał. Sądzę, że nie był to atak nieufności względem nas, ale po prostu chciał wiedzieć, co wynegocjował jego agent. Z poważnymi problemami zdrowotnymi zmaga się niemiecka legenda Franz Beckenbauer. Jakiś czas temu w Niemczech odbyło się spotkanie drużyny Mistrzów Świata z 1990 roku. Zabrakło na nim ówczesnego selekcjonera Franza Beckenbauera. Lothar Matthäus zdradził, że powodem nieobecności 77-latka były problemy zdrowotne. Jednocześnie wyraził nadzieję, że sytuacja szybko się poprawi. Nowe trenerskie wyzwanie podjęła była argentyńska gwiazda Carlos Tevez. Po zakończeniu piłkarskiej kariery Argentyńczyk podjął pracę trenera w klubie Rosario Central. Tam nie poszło mu najlepiej. Po 24 rozegranych spotkaniach i średniej 1,17 punktu na mecz został zwolniony. Drugą szansę Tevez otrzyma w drużynie Independiente. Carlos podpisał kontrakt ważny do końca 2024 roku. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje o potencjalnym nowym klubie Masona Greenwooda. Według brytyjskich mediów zainteresowanie Anglikiem miało wykazywać saudyjskie Al-Ittifaq. Trenerem tam od niedawna jest Steven Gerrard. Szkoleniowiec postanowił zabrać głos w tej sprawie. Na swoim Instagramie nazwał te doniesienia fake newsem. Dzięki za uwagę, przypominam o Football Team i o tym, że rejestrując się z mojego linku z opisu dostaniesz na start dodatkowych 2000 punktów energii, dlatego naprawdę warto. Warto trenować swoją postać regularnie, codziennie, bo dzięki temu dostajemy bonus dzienny. Wczoraj zrobiłem ponad 9000 treningów i jak widzicie dostałem bonus plus 50%. Z samego bonusu dziennego daje mi to aż 67 poziomów umiejętności. Czekamy na Ciebie na wirtualnych boiskach w Football Team. Do zobaczenia!